Cześć i witajcie, z tej strony Kamilos i witam was bardzo serdecznie w 157 odcinku z GTA 5 Legendy i Teorie. A w dzisiejszym filmie sprawdzimy sobie 5 teorii związanych z domem Michaela i zobaczymy, czy okażą się prawdą, czy jednak będą zwykłymi fejkami. Więc teraz bez zbędnego przedłużania życzę wam miłego oglądania. Jednak jak zawsze chciałbym, żebyście zostawili łapkę w górę i jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to oczywiście możecie zasubskrybować, ponieważ jest to dla mnie ogromna motywacja do dalszego działania, a także pomaga to w rozwoju kanału. Jednak jeżeli już subskrybujecie, to pamiętajcie, że możecie udostępnić ten film swoim znajomym, którzy również grają w GTA, bądź po prostu lubią taki content. A ja już zbędnie nie przedłużam i przechodzimy do sprawdzania naszych dzisiejszych teorii. Ja już jestem w grze, a dokładnie znajdujemy się przed domem Michaela, czyli miejscem, którego to będzie dotyczył właśnie dzisiejszy odcinek, więc bez zbędnego przedłużania przejdźmy do sprawdzania naszych dzisiejszych teorii, a dokładnie przechodzimy do pierwszej teorii związanej z ukrytym pokojem, a właściwie ukrytym pomieszczeniem, które rzekomo ma być w tym domu i oczywiście na dole żadnego takiego pomieszczenia nie mamy. Nie mamy tutaj dodatkowych drzwi, więc lecimy od razu do góry, ponieważ tutaj mamy dwa właśnie rodzaje takich zamkniętych drzwi. Tutaj jest jedno wejście, do którego nie możemy się dostać. Zobaczmy jeszcze, czy u Jimmy'ego czegoś nie ma. U Jimmy'ego jest tylko szafa. Tutaj także mamy dodatkowe drzwi, ale nie ma sensu tam wlatywać, bo w sumie tam nic nie ma. Chodzi nam o ukryte pomieszczenie. I tutaj w sypialni Michaela i Amandy mamy kolejne drzwi, dlatego teraz na map editorze wlećmy do środka i zobaczmy, czy rzeczywiście tam będzie jakieś ukryte pomieszczenie. Zobaczcie, że tutaj jest jakby wyjście na balkon, chociaż nie do końca, ponieważ ten balkon jest doprowadzony do pokoju Jimmy'ego i to by się zgadzało, więc po prostu nie ma tutaj żadnego ukrytego pokoju. Jak widzicie, Jimmy nie ma również tutaj szafy ani żadnego wejścia do innego pomieszczenia, więc musimy szukać dalej. Na pewno te drzwi odpadają, dlatego idziemy do kolejnych, do tych, które mijaliśmy na korytarzu i które są zawsze dla nas zamknięte. Więc teraz wlecę na map editorze i zobaczmy, czy coś tutaj będzie. Zobaczcie, że nic się nie ładuje tak naprawdę, ale mamy okno, okno, przez które możemy dojrzeć jakieś pomieszczenie. I zobaczcie, że ten pokój rzeczywiście tutaj jest, ale niestety na map editorze nam znika, dlatego spróbujmy podlecieć tutaj na noclipie i zobaczcie, że jesteśmy w jakimś pomieszczeniu. Jest to ukryte miejsce, jak widzicie, w domu Michaela, niewykorzystane. Dodatkowy pokój, który możliwe, że miał być użyty, ale Rockstar go nie wykorzystał. Jak widzicie, podłoga została, możemy normalnie po tym miejscu chodzić. Pewnie spodziewaliście się jakiegoś innego pokoju, no ale nic oprócz tego tutaj nie mamy. Możemy także na noclipie podlecieć do tych pomieszczeń, ale tutaj nic więcej nie mamy, więc jest tylko to ukryte miejsce. Jednak ta teoria zostaje przez nas potwierdzona. Pierwsza teoria już za nami i oczywiście potwierdziliśmy ją, dlatego teraz przechodzimy od razu do drugiej, która jest związana z innym miejscem w domu Michaela, a dokładniej z łazienką. Jak widzicie, w tej łazience mamy tylko ubikację właściwie, jest to toaleta i nigdzie nie ma wanny ani prysznica. I to jest naprawdę ciekawe, ponieważ w żadnym z pomieszczeń no, oczywiście nie mamy wanny ani prysznica, tym bardziej, więc to jest ciekawe, gdzie domownicy tak naprawdę kąpią się, bo gdzie załatwiają swoje potrzeby, to wiemy. No ale niestety nigdzie nie mogą się tak naprawdę umyć. Możliwe, że tutaj miała być jakaś prywatna łazienka właśnie Amandy i Michaela, jednak wejść tam nie możemy. Albo po prostu w tym miejscu, w tym osobnym pomieszczeniu miała być łazienka, jednak Rockstar z tego zrezygnował, bo stwierdził, po co to, i tak gracze nie będą się kąpali, chociaż wydaje mi się, że zwiększyłoby to imersję. No ale oczywiście na dole mamy tylko kuchnię, salon oraz jadalnię. Jeszcze tutaj jest przejście do garażu, ale oczywiście tutaj żadnego prysznica oraz wanny nie znajdziemy, więc jak najbardziej druga nasza teoria zostaje również potwierdzona. Teorie już za nami i teraz przechodzimy do teorii starej jak świat, a dokładniej do
tego okna. Mamy tutaj ogromne okno, przez które widzimy tak naprawdę kawał nieba. Tutaj jeszcze możemy zobaczyć komin, który wystaje z willi Michaela. Wszystko by się zgadzało, tylko że tego okna nie ma na zewnątrz. Zresztą teraz przechodzę na Map Editor i zobaczmy, jak to wygląda od góry. No zobaczcie, że mamy wszędzie dachówki, wszędzie mamy wszystko zakryte, ładnie ułożone i tego okna tutaj nie widać. To jest naprawdę ciekawe, że z biegiem lat Rockstar nie naprawił tego i raczej nigdy już tego nie naprawią. Zobaczcie, tutaj normalnie mamy dach, no najwidoczniej ktoś to źle zaprojektował. Normalnie możemy wylecieć przez to okno, a tutaj nic się tak naprawdę nie znajduje. Zresztą zobaczcie, Michael stoi nad oknem i tego okna z zewnątrz nie widać. A oczywiście od środka jest, więc jak najbardziej nasza trzecia teoria również zostaje przez nas potwierdzona. Trzy nasze teorie są potwierdzone, więc przechodzimy teraz od razu do czwartej, którą będziemy badali na zewnątrz, więc to jest coś nowego. No ale dobra, musimy teraz szukać ukrytych drzwi. Znaleźliśmy ukryte pomieszczenie, ukryty pokój i teraz przechodzimy do ukrytych drzwi, które rzekomo są w tym miejscu. Ja powiem wam potem, jak tak naprawdę ta teoria wygląda. Oczywiście musimy ostrzelać to miejsce i podobno te drzwi nam się pokażą, ale jak widzicie, no nic tutaj się nie pokazuje, żadnych drzwi nie widzimy. Ostrzelałem to miejsce naprawdę mocno, zresztą jak widzicie przeładowanie, no ale dobra, weźmy coś większego kalibru, czyli minigana i spróbujmy jakieś kontury drzwi odkryć, ale jak widzicie, no strzelam i nic tutaj się tak naprawdę nie pojawia, jedynie te dziury po kulach, które oczywiście trafiają w ścianę, no ale nic oprócz tego nie widać. Możemy również użyć jakichś bomb, ale szczerze powiedziawszy nie wiem, czy coś to zmieni w naszej czwartej teorii. Jak widzicie, wysadziłem ścianę, no i zostały tylko ślady po tym. No ale niestety ta teoria nie działa na PC-cie oraz na konsolach nowej generacji. Działało to tylko na konsolach starej generacji, czyli PS3 i Xboxie 360. Mogliśmy w tym miejscu odkryć drzwi, ale niestety tych drzwi tutaj nie ma, chociaż poczekajcie, bo jakby tutaj po wybuchu jest pewien kontur, możliwe, że od wybuchów te kontury się pojawią, chociaż nie sądzę, bo one pojawiały się również od właśnie naboi, ale możemy sprawdzić to i zobaczyć, czy uda nam się potwierdzić kolejną naszą teorię. Dobra, mamy to, no usłyszało mnie połowa miasta, ale zobaczcie, że nic się nie pojawiło. No od tej strony jeszcze kawał ramy widać tak naprawdę. Moglibyśmy to uznać, że są to drzwi. Jednak wtedy było to widać i to bardzo mocno. A teraz mamy tylko jakiś kawałek po jednej stronie. Więc niestety na PC-cie ta teoria zostaje obalona. Ale oczywiście na konsolach starej generacji jest ona potwierdzona. Ale my gramy na PC-cie, więc ja obalam tą teorię. Nam się znaleźć ukrytych drzwi, przynajmniej na PC-cie, więc teraz przechodzimy do szukania zabawek psa, bo jak wiecie bądź nie wiecie, rodzina Michaela ma zdjęcia psa i rzekomo ten pies kiedyś właśnie tutaj żył i oczywiście będziemy szukali zabawek. Spróbuję wam znaleźć zdjęcie tego psa i udało mi się bez problemu. Mamy tutaj zdjęcie, ale czy znajdziemy zabawki należące do psa, tego nie wiem. Wydaje mi się, że nie, bo by wpadły kiedyś mi w oko, tak mi się przynajmniej wydaje, bo jednak w tym domu spędzałem sporo czasu. No ale dobra, rozejrzyjmy się po całym tym miejscu. Tutaj raczej nie będzie, w kuchni również nie. Możemy jeszcze zobaczyć w garażu, bo tutaj są jakieś rzeczy, jakieś klamoty i może właśnie w tym miejscu coś uda nam się znaleźć. Nie no, tutaj nic nie widzę. Mogę jeszcze przejść na Map Editor. Jakieś puste pojemniki, w których tak naprawdę nic nie ma. Dobra, od góry jakieś zabawki. Nie no, tu mamy sprzęt do nurkowania, kije golfowe. Okej, rakiety do tenisa. No ale nic oprócz tego tak naprawdę. Więc może jeszcze do góry będzie.
Więc chodźmy dalej. Oczywiście nie możemy obalić tej teorii tak od razu. Musimy sprawdzić wszystkie możliwości, dlatego lecimy od razu do góry. Czy w pokoju Tracy może coś być? W sumie możemy się rozejrzeć, ponieważ ona również ma zdjęcie tego psa. Ale czy oprócz tego coś będzie? No ciężko mi to stwierdzić. Nie no, tutaj żadnych zabawek nie widać. Może w szafie? To nie jest taki głupi pomysł. Tylko zobaczcie, że jak wlecę do szafy, to wszystko znika. Nie no, tu są ciuchy. Pod łóżkiem jakieś zabawki. Nie no, nie ma żadnych zabawek. Więc możemy iść do kolejnego pokoju. U Tracy żadne zabawki po psie nie zostały. Może u Jimmy'ego. On tutaj ma straszny bałagan, więc może uda nam się coś znaleźć. Również na map editorze. Czy coś pod łóżkiem? Jakieś napoje? Okej. Ale zabawek jak nie było, tak nie ma. Czy tutaj będzie jakaś kość, cokolwiek? Jakby to wyglądało u Chopa w domu Franklina, ale nie no, tutaj niczego nie ma. Więc zostaje nam ostatnie pomieszczenie, jakim jest oczywiście sypialnia Michaela. Zobaczmy, czy u Michaela i Amandy coś znajdziemy. Chociaż wydaje mi się, że tu jest wszystko wysprzątane, więc nie ma sensu tu szukać. Jedynie możemy zobaczyć w garderobie, czy czegoś nie ma, czy czegoś tutaj twórcy nie ukryli jako ciekawostki. Ale wydaje mi się, że nie, niczego nie widzę. Więc naszą piątą teorię możemy również obalić. Mam nadzieję, że ten film wam się podobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to oczywiście możecie zasubskrybować. Również zapraszam was do innych filmów na moim kanale. A póki co, to by było na tyle. Na razie i cześć!